Karma do nas wróci. Punta rzuciła na mnie klątwę. Taka pogoda. Rozwaliłam sobie paznokcia. Nic nie idzie po mojej myśli. Jest mi tak bardzo słabo. Rozwaliłam GoPro. Wydałam na niego 25 tysięcy. Czekaj, bardzo się nie będę raz ogrywać. Proszę. Przyjmijmy. Czasem wybiegające i cieszące się małe dzieci z tego deszczu. Myślę, że poświadkują. Ja się i tak nas chyba troszkę boję. Ciii. Ej, trzeba być cicho. To nie jest tak, że my wstaliśmy. My jeszcze nie poszliśmy spać. Ja chcę się pozbyć klątwy, która na mnie padła. Hejoka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. I dzisiaj przychodzę do was z kolejnym vlogiem z wyjazdu. Ostatni vlog był samolotowy i tam mogliście zobaczyć, jak wyglądał nasz przelot do miejsca, w którym się znajdujemy. A jesteśmy obecnie, uwaga, uwaga, w Bangkoku. Także ciekawie, Tajlandia. I to nie jest nasza jedyna lokalizacja, bo będziemy jeszcze przejeżdżać do innych miast, na jakieś wyspy. Także nie zdradzam, to zobaczycie wszystko we vlogach albo na Instagramie palla.ety. Prawdopodobnie dodaję ten filmik już po moim wyjeździe, ale mimo wszystko tam w różnych relacji możecie zobaczyć, co tutaj się działo i tam byliście ze mną na bieżąco, także dlatego zapraszam na Instagrama, bo tam wiecie, wszystko przetrenerowo. Dostanie się do tego miejsca wcale nie było, moi drodzy, takie proste. No parę przeszkód na naszej drodze musieliśmy pokonać. Na początku trzeba było przede wszystkim zebrać ekipę. Ludzi, którzy byliby w stanie w trakcie roku rzucić pracę, szkołę, studia i wylecieć na drugi koniec świata w celu poszukiwania nowej przygody. Cały wyjazd organizowaliśmy sami, więc musieliśmy też kupić lot i o dziwo znaleźliśmy nawet całkiem fajną ofertę cenową, jak na tak długi wyjazd. Kolejny punkt to ustalenie wstępnego planu wycieczki. Musieliśmy poczytać, co warto zobaczyć w Tajlandii, wstępnie zaklepać hotele, transport, którym będziemy się poruszać na miejscu. Najgorszym punktem tej wycieczki było zrobienie wszelkich niezbędnych szczepień. Nienawidzę szczepień, ale no jakoś musiałam to przetrwać i w moim przypadku były to szczepionki na dur brzuszny, malarię i żółtaczkę. Łączna cena to prawie 1000 zł, tak, tak, mój portfel płacze w tym momencie i to bardzo. Generalnie te szczepionki nie są obowiązkowe, ale wiadomo, przezorny zawsze ubezpieczony i ja uważam, że zdrowie i bezpieczeństwo to podstawa przy takich wyjazdach. I takim akcentem przechodzimy do tej ciekawszej części naszej podróży, czyli organizacja. Wrzuciliśmy sobie takie wyzwanie, że na ten miesiąc w Tajlandii zabierzemy się tylko w jeden plecak. Więc nastąpiły wielkie poszukiwania, który plecak będzie najlepszy, który najwięcej zmieści. Finalnie udało mi się znaleźć taki i na moim kanale jest odcinek spakowania tego plecaka. Ostatni punkt to odbycie prawie 24-godzinnej podróży, zaczynając od przyjazdu z Płocka do Warszawy, do Julki. Następnie od Julki na lotnisko Chopina. Musieliśmy też na tym lotnisku oczywiście się trochę ponudzić, bo wiadomo, jak to jest w przypadku takich lotów, że trzeba zawsze być wcześniej na wszelki wypadek. Aż w końcu mogliśmy wsiąść do pierwszego samolotu z przesiadką w Finlandii. Lot trwał 2 godziny, no a następnie na tej przesiadce czekaliśmy kolejne 2 godziny na kolejny lot. Stricte ruszyliśmy z Helsinek do Bangkoku i trwało to 12 godzin. Ale podróż minęła całkiem szybko i przyjemnie. Oczywiście film z lotu również znajdziecie na kanale, także zapraszam serdecznie! A tymczasem zobaczcie, z takim widoczkiem się obudziliśmy i wydaje mi się, że po prostu musiało nam się dobrze spać, bo jest godzina 13:24. A planowo mieliśmy wstać o 6, żeby iść na basen, ale gadaliśmy do 5, więc logiczne już było, że nie wstaniemy o 6, więc potem obstawialiśmy, że pewnie około 9, 8:30. Wiecie, nikt nie wstał. Nikt nie wstał, nie, no nic no. Zostało nam tylko się ogarnąć i zacząć zwiedzać i po prostu dzisiaj będziemy musieli się położyć wcześniej spać, bo wydaje mi się, że po prostu złapał nas ten popodróżniczy jetlag. Nie przedłużajmy, ogarniajmy się i let's go na miasto, żeby jeszcze chociaż trochę wykorzystać tego dnia. Co powiesz? Potrzebuję lusterka. Nie zdążyłam umyć włosów, Paulina to zrobiła, bo ja naprawdę wierzyłam, że pójdziemy na basen. Teraz mam tłuste, nakładam to na żelu i muszę coś z tym zrobić. No ja wiedziałam już, jak zobaczyłam 5 godzinę, że nie ma szans, nie ma szans. Szczęśliwi czasy nie liczą. Pocieszajmy się, tak? Nie, dobra, masakra, serio. Thank you. To jest nasz hotel, a tutaj znaleźliśmy jakieś napoje, jedzonko, proszę bardzo. My szukamy czegoś na śniadanie, ale chyba akurat przejdziemy się dalej. Na razie na wstępie kawusia za 55 batów, czyli ile to wychodzi? 6:30. Potem wrócimy do Polski i będzie nam tak smutno, wydając 2 razy tyle, albo nawet i 3 razy tyle. No cóż, tasting i zdrówko. Mam w głowie cały czas, że to kosztowało 6 zł, więc mega, mega dobre. Jesteśmy właśnie w metrze, będziemy jechać bardziej do centrum i tutaj sobie wybieramy przystanek, na którym chcemy wysiąść. Wybieramy też liczbę osób i tak dalej. A tutaj już przechodzimy, proszę bardzo, do procesu płatności. Nie mogą być pogięte, poddam się. Dasz radę. One jest proste, przyjmijmy. Jeszcze raz. Tak. Żetoniki dostajemy. Co dałam do tego?
że tonik cały czas mamy, potem go będziemy wykorzystywać podczas wychodzenia z metra. Na już naszej końcowej stacji. Patrzcie, w ogóle jaka fajna opcja, że są jakby takie ścianki i drzwi. Jak byłam w Lizbonie, było właśnie podobnie i to jest mega bezpieczne, nie? Bo wiadomo jest, że nikt nie wypadnie, nikt się nie przewróci. I te drzwiczki otwierają się dopiero wtedy, gdy dojedzie metro. Tutaj nasza już jest, lecimy do świątyń. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Oj, Julka wszystkich turbuje od razu. Przepraszam. Dzisiaj tak nas chyba troszkę boją. Trend z TikToka. Pierwsza atrakcja na dzisiaj. Świątynia Wat Pho. Nadal nie wiem, jak to się czyta, wybaczcie, ale naprawdę te nazwy są ciężkie. Teraz kupujemy bilety, zaraz wchodzimy, łamie wszystkie możliwe zasady, które tutaj obowiązują. Proszę bardzo, zakaz jeansów, a ja w jeansach. Zakaz krótkich spodenek, ja w krótkich spodenkach. Zakaz bluzek na ramionczka, ja w bluzce na ramionczka. Super! Mamy bilecik, 200 batów, czyli około 24 zł. Tam są pusty za free, więc będę musiała się cała opatulić tym. Ja na przykład nie wiem, jak ci ludzie wytrzymują w długich spodniach. Wszyscy mają długie spodnie w sumie, ale to jest katastrofa, serio. Tak gorąco. Nasze outfity. Nie no, uważam, że są bardzo klimatyczne. No, mega vibe, ale jest tak gorąco, że masakra. Musimy wiedzieć coś o tym miejscu. Trzeba coś poczytać. Na filmie na YouTubie kogoś vloga z to. I będziemy po kolei chodzić po punktach, które tu są. I będziemy dzielić jakieś informacje, będziemy mówić naszych vlogach udając mądre. Tak, 1000 IQ, naprawdę. Robimy tak. Wchodzimy do świątyni, tutaj te buty trzeba mieć zdjęte, także dobrze, dobrze, że wzięłam te skiety. Let's go. Czy tu będzie leżący Budda? Ja sobie nie wiem, czy ja mogę z kawą już... Ej, chyba trzeba być cicho. Nie leżący, tylko siedzący. Jezus, w ogóle my jesteśmy tak niedoinformowani. My wstaliśmy tak późno, my kompletnie nie wiemy, co my zwiedzamy. Mieliśmy poszukać wszystkich informacji, żeby też wam coś powiedzieć. Ale no niestety, no nie wiem, szczerze nie wiem. Staram się, żeby w kolejnych dniach było ciekawiej. Chcę jednak, żebyście się też tutaj coś dowiedzieli, czegoś nowego ode mnie, nie? A nie tylko jakieś głupie gadanie. Chociaż na tym w sumie opiera się mój kontakt. No nieważne, nieważne. Patrzcie, jakie słodziaki. Przed chwilą mówili jako jakiś wierszyk albo modlitwę. W sumie nie wiem, ale to było super słodkie. Szukamy leżącego Buddy i myślę, że to może być ten budynek. W ogóle do wszystkich tych świątyń trzeba buty zdejmować, także to było 1000 IQ wziąć skarpetki. Gorące. Dobra, jest to naprawdę gigantyczne. Ten Budda ma 15 metrów wysokości i 40 coś metrów długości. To się dzieje przez cały ten korytarz. On jest gigantem, naprawdę. Stópkarze, meldujemy się. Stópki za darmo. To jest jakaś taka tradycja, się wsypuje w takich garnuszków pieniążki. Nie wiem, na co to idzie, po co to jest. No właśnie, może też na szczęście, czy coś? Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Nawet nie mamy drobniaków, więc trochę lipa. O, powiem wam, że wyczuwam duriana. To nie jest dobry znak, bo to jest najbardziej śmierdzący owoc. Dostałam go kiedyś na urodziny w paczce od znajomego. Tworzyliśmy to w moim pokoju i nie mogłam się pozbyć zapachu przez jakieś dobre 2 tygodnie, bo tak waliło. Nawet nie wiem, jak opisać ten zapach, ale to jest taki smród, że... I've been pacing my paces, no kamikaze. I've been making my makers, say what I'm offering. We've all... Wyszliśmy właśnie ze świątyni z tym Buddą i teraz jedziemy na Vetseke. Mam nadzieję, że dobrze czytam. The Golden Mountain Temple to się nazywa. Jest ładny widoczek na miasto. Generalnie planujemy tam zostać na zachód, ale zobaczymy, jak nam czas też pozwoli. I tymczasem jedziemy, proszę bardzo, tuk-tukiem. Mega vibe. Wychodzi w sumie 6 zł za osobę do tego tuk-tuka, więc mega dobrze. Nie wiem, czy mnie słychać, bo pan lubi przygazować, no. Ciężka nóżka, ewidentnie. You feel like you on the cloud and you can't sit still when we on the floor and I'm on them fours. Jesteśmy już na The Golden Mount. Mój fit na teraz. Zmiana outfitu za godzinę to jestem ja w tym momencie. Ale sobie kupiłam za 300 batów i za około 35 zł. No i wpędziliśmy bileciki i lecimy zwiedzać, bo mamy bardzo mało czasu. Patrzcie, jaka mrzawa w ogóle, ale fajnie, bo chociaż chłodno w miarę. No nie powiem, to było trochę głośne. When I'm with you, I'm holier than Jesus. Religious freedom, paid leave to get on my knees and pray to you if you're cool, cosplay. Według moich notatek, które sobie zrobiłam przed wyjazdem, jest to niskie wzgórze. Nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym. Nawet nie wiecie, jak się zmęczyłam wchodząc po tych spodach. Jeszcze w pełnym słońcu. W długich spodniach. To wzgórze ma 79 metrów i 318 schodów. Nie, ja jestem tak padnięta, że to jest katastrofa. Chyba nigdy nie byłam w kraju, w którym było aż tak gorąco. Byłam na Cyprze, byłam w Egipcie, byłam w Turcji i nigdzie w tych krajach nie było aż tak, jak tutaj. O ile wczoraj było jeszcze w miarę spoko, to dzisiaj umieram. Umieram. A tutaj Budda. 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 I jeszcze więcej Buddy.
Przed chwilą byłam najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ale dosłownie w kilka sekund moje wymarzone wakacje zmieniły się w koszmar, który totalnie rozwalił mój dobry humor. Hotel rzucił na mnie klątwę i zepsuł mi się aparat. To była taka atrakcja, że się wrzuca pieniążki do takich... No pokazywałam wam to. Nie wrzuciliśmy tam pieniążków, ja tak mówię, że ha, karma do nas wróci. Zepsuł mi się aparat, który mam jakieś 1,5 roku, jest w miarę nowy i to mój najdroższy chyba sprzęt z tych do nagrywania. Nie wiem, czy to wina obiektywu, nie wiem, czy to wina body, więc teraz będę szukała sklepu Sony. Nie wiem, będę szukać, próbować to wymienić, naprawić, nie wiem, cokolwiek. Wiecie, to jest dopiero początek naszego wyjazdu, a ja już mam taki... Tylko wózka, wiecie, jak mi się chciało płakać. Wszystkie moje oszczędności pójdą na nowy aparat. I jeszcze w dodatku, żeby było bardziej klimatycznie, proszę bardzo, jaka pogoda. Zaraz będzie pewnie jakaś burza, deszcz, wichura. No cudownie po prostu, cudownie. Dobra, oficjalnie Buddha rzucił na mnie klątwę. Będę miła, ja byłam miła, ale będę jeszcze bardziej miła. A może wy chcecie masaż? Dajcie dłonie. Bardzo bym chciała. Masaż, głowy masaż. Widzicie, jakim jestem dobrym człowiekiem? Naprawdę jestem miła. Ja chcę się pozbyć klątwy, która na mnie padła. Nawet mieliśmy problem ze znalezieniem Ubera, nie było żadnych Uberów. Więc teraz wzięliśmy tuk-tuka, który będzie nas kosztował nawet nie wiemy ile. Znając życie dużo, bo moja klątwa dalej trwa. Więc jesteśmy trochę w gównie. Zobaczymy, co to będzie. Mam tylko nadzieję, że naprawę mi ten aparat. Myślicie, że to wszystko, co mi się wydarzyło? Nic bardziej mylnego. Zepsuty obiektyw to był pikuś w porównaniu z tym, co stało się później. Przed chwilą byłam najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, a teraz... Jestem umierająca, naprawdę. Mam mega pecha na tym wyjeździe. Cały czas się dzieje coś totalnie nie po mojej myśli. Ja po prostu padam. Tak mi boli brzuch i jest mi tak bardzo słabo, że... Porażka. Teraz jak jechaliśmy autobusem, to aż mi łzy leciały po policzkach, pomimo że ja tego nie kontrolowałam. Rozwaliłam GoPro. Nic nie idzie po mojej myśli. Mimo że chcę być szczęśliwa, to po prostu nie mogę. Rozwaliłam sobie paznokcia. Zostawiamy nowy aparat, Boże Święty. Dobra, moi drodzy, mam aparat, cieszę się. Wydałam na niego 25 tysięcy batów na szczęście, czyli wychodzi 3000 zł, ponad 3000 zł, więc to trochę sporo, ale z drugiej strony nie, no cieszę się, że to mam, bo jest jeden z pierwszych dni wyjazdu, a ja już takie akcje odwalam. Szczerze, ja już pisałam z moimi koleżankami ze studiów i rozkminiałyśmy, od czego to mogło się stać i z jednej strony mogłoby to być działanie Buddy, że wiecie, nie wiem, nie dałam mu pieniążka i po prostu karma do mnie wróciła, ale z drugiej strony w momencie, gdy ja jestem osobą wierzącą, wierzę w Boga i tak dalej, wiecie, jednak są te zasady wiary chrześcijańskiej, że na przykład nie można czcić innych bogów, że tak powiem, a jednak chodziliśmy po tych świątyniach, oglądaliśmy te wszystkie rzeźby, zachwycaliśmy się, że wow, ładne i w ogóle. Więc w sumie może mieć to sens. Nie wiem, gdybyśmy się mieli teraz z jakąś psycholka, ale naprawdę ja już biorę każdą możliwą opcję, bo to niemożliwe, że tyle złych rzeczy stało się naraz. Telefon mi się przegrzał tak, że już go mam 4 godziny i dalej mi nie działa flash i wszystko się ścina. Aparat mi się rozwalił. Jeszcze w dodatku była gigantyczna burza i to naprawdę gigantyczna. Nie mogliśmy wezwać Ubera, musieliśmy brać tuk-tuka na szybko. I to jeszcze zapłaciliśmy za niego kokosiana. Jeszcze do teraz się zgubiłam. Są jakieś metody rozsypywania soli na ziemi i odstraszenia złej energii. Ja nie wiem, czy już chcę cokolwiek kombinować więcej. Może po prostu to przeczekamy. Powinnam sobie chyba kupić jakiegoś turmalina, nie? Jakiś kamień mocy. Nie wiem, mam onyks, dostałam na urodziny, ale nie wiem, czy on coś daje, szczerze. Ale content tu wam robię na vloga, normalnie zarobiście. Ale obiektyw fajny, no przyznajcie. Zobaczcie, jaki szeroki kąt. Mega, lepszy niż tamten chyba. Dajcie znać. Dobrze, to jest inwestycja w siebie. Inwestycja w jakość, inwestycja dla was, więc myślę, że wyjdzie mi to na plus. Szybka szama, proszę bardzo. Wow, my już zdążyliśmy zjeść, ale Paulina czeka na jedzenie. No ale wiecie, kocham was za to, że na mnie poczekaliście, ale zobaczcie, naprawdę, i przyszliście tu. Teraz ten szeroko kąt, właśnie podnoszę ręce, a je wszystkie widać. Wow. Ładnie Paulina wygląda, Paulina tak wydała fancy. 30 tysięcy w Bangkoku. To nie clickbait, no, trudno, że to baty, ale no 30-30. I zamówiłam sobie fryteczki i jeszcze jakieś mięso, nie wiem, Julka mi to poleciła, pomimo, że tego nie jadła. Energia. Ale to było mega dobre, to było naprawdę bardzo dobry kurczaczek. Kosztował 85 bahtów cały mój zestaw. Tyle co sam napój z granata, też możesz sobie... A dobry właśnie? Jak taki świeżo, wiecie, taki wyciskasz tak granat i to sobie tak smakowało. Będziemy próbować, a tymczasem czekam na swój zestaw. Na razie mamy wtedy z serem tasting szybki. Dobre. Zdrówko, kolka. Dobre. Za cały ten zestaw, plus kola, plus frytki, wyszło 159 batów, czyli... Kurde, bitcoiny mi wyszły. Poczekaj, przy taką presję, bat, ile to zły. Kochani, 159 to 19 zł. Mega. Jezu, wyglądam jak taki stary na wycieczce, w kurtce jakiś, w ogóle życie dyszczą. Dobra, trudno widzowie, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Kurczak, sosik. Teraz smakuje jak taki domowy. Mi to takie robił. Co to było? Ryżyk. A jest spoko. No ryż jak ryż, no. Sałateczka.
Julka próbuje. Dziękuję, jedzenie mi wrzuciłaś, pyszne. Po prostu jedzenie idealne. Patrzcie na to, ale ładne. Ktoś zamówił serce na budynku ze świata. To my jesteśmy super. Wiem, kto to był. Teraz będzie opublikowane, co ty tam pijesz. Gerzne. Moi drodzy, lecimy do Space Plus. Wow, Tropics 5, fajnie. Nasza szalona noc w Bangkoku była naprawdę bardzo szalona, ponieważ jest godzina 6. To nie jest tak, że my wstaliśmy. My jeszcze nie poszliśmy spać. Także mega ciekawie, tu się w ogóle już otwierają jakieś bazarki, proszę bardzo, jakieś różne miejscówki. A my chodzimy. Eksplorujemy nowe miejsce, badamy nowe tereny. Tam jest cała ekipa. Jest super. Mega. A jakby ktoś pytał, czemu mam mokrą koszulkę? Tak, chodziliśmy do basenu na nielegalu. Dobre uczynki. Na propsie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Powoli mam dość. Myślę, że wszyscy już mamy powoli dość. A ty co sądzisz? Ja nie mam dość. Dominik też nie ma dość. Na nogach przez nie wiem ile godzin, ale podejrzewam, że na pewno więcej niż 20. Hej, jołka wszystkim! Kolejny dzień, kolejne przygody w Bangkoku. Poszliśmy spać, tym razem o jakiejś 9, nie o 21, o 9 nad ranem. I działo się bardzo dużo, po prostu ja chyba tutaj nie muszę nic komentować. A obudziliśmy się około 12.30, więc w sumie spaliśmy tylko 3,5 godziny. Bardzo mądre zachowanie. A tymczasem idziemy teraz na zwiedzenie świątyni Wat Arun. No i po drodze, proszę bardzo, soczek, tasting, mandarynka chyba. Taka wyciskana, więc Jezu, mandarynki ja kocham. Trochę teraz vibe vlogmasów się tutaj nasuwa. Bra, let's go. Ale mega dobre. Ja no kocham te soczki wyciskane, jeszcze musimy popróbować innych smaków. Teraz lecimy na taksówkę wodną i właśnie będziemy się do tej świątyni, także mam nadzieję, że tym razem Budda mnie nie opęta. Miejmy taką nadzieję. Ej, zobaczcie na to. Byliśmy przy tej atrakcji dosłownie 2 dni temu i tej zielonej trawy tu w ogóle nie było. Ja nie wiem, czy to od jakiejś burzy, czy od czegoś, nie mam pojęcia, ale mega dziwnie to wygląda. I tego naprawdę jest w ciul. Nie wiem, czy ta burza wczorajsza była aż tak mocna, że to mogło być po tym, nie mam pojęcia, ale dziwne. Wiecie dobrze w ogóle, że za to zapłaciliśmy 5 batów, czyli około 60 groszy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już w tym Wat Arun. Tutaj jest ta słynna świątynia w kształcie kukurydzy. To jest to, co widzieliśmy przed chwilą z daleka. I mój outfit na dziś, bo wiem, że jesteście tego bardzo ciekawi, bo te stroje są tutaj dość... Jezu, ktoś do mnie dzwoni. To przypadkiem nie trzeba mieć wyciszonego telefonu. Dobra, szybki outfit, check. Szalik w lato w taką pogodę to jest podstawa, słuchajcie, żeby się przypadkiem nie przeziębić. Super sprawa. Kolejne schody przed nami. Powtórka z rozrywki z wczoraj. Przyszły właśnie Saigoneczki. Proszę bardzo, ja jestem giga fanką Saigonek. Uwielbiam w każdym czuję postaci, także właśnie teraz taka smutna do filmu. Może te Saigonki mnie zasmakują. Sprawdźmy to. Ogólnie Saigonka sama w sobie jest mega spoko, ale sos średni. Było w sumie spoko, co prawda nie zdałam wszystkiego, bo przeceniłam swoje możliwości i zamówiłam tego za dużo, ale finalnie i tak cena była bardzo fajna, bo 210 batów, czyli około 25 zł. Miałam jedno danie, drugie danie, jeszcze napój taki wielki, więc fajnie. Teraz jak wyszliśmy z tej knajpki, to po prostu takim ciepłem buchnęło, ale dla mnie to dobrze, bo ja już pod koniec tak tam siedziałam, to już mi było tak zimno, bo tutaj wszędzie jest mega mocna klimatyzacja, w sensie tak bardzo nadkręcona na zimną temperaturę. I teraz lecimy, nie wiem gdzie, prawdopodobnie do Chinatown i tam sobie będziemy eksplorować wszystko. Także zapraszam was ze mną. Najbardziej śmierdzący owoc ever.
durian. Okropny. Czy właśnie daliśmy się namówić na prawdopodobnie masaż jakichś stópek albo czegoś? Aha, tak. 15 zł za pół godziny masażu. Pani cały czas to trzyma, pokazuje. Nie wiem, czy to jest do końca bezpieczne, no ale dobra, no bo na samej głównej drodze, więc chyba nic tam nie zrobią. Tak mi się wydaje. A gdzie cię wyłożą aktualnie? No na 10 piętro. Może będzie widok ładny przy masażu stópek. Myślę, że poświadkują. Pozytywne i negatywne myślenie, teraz komu wierzyć? O Jezus, dobra. Ja to nagrywam, żeby mieć dowód na zbrodnię. Czemu tamta pani przekazała tamtej pani pieniądze? To było takie dość creepy. Okej, zostawiamy może. Jestem ciekawa, czy to w ogóle jest higieniczne, czy jakiegoś grzyba dostaniemy. Gziwa na stópkach. No nie wiem, czy ja bym chciała takiego. Tej stopy zrobić. Nie, ciało, wiesz co, ja tutaj bym zrobiła stopy, raczej stopy. Ja się boję trochę, że to może być niezbyt higienicznie. Patrzcie, jak tam wygląda, jak łóżka szpitalne w ogóle. Jest dziwo. Ej, a co jeżeli to jest taka taktyka, że czekają, aż zaśniemy, żeby nas okryć? Czekają, aż zaśniemy, żeby nam naliczyć godziny. I wiesz, i wtedy kolejne baty zarobią dzięki temu. Nie, no spokojnie, będziemy gadać cały czas. Ale w ogóle dziwnie się czuję, bo okazuje się, że to nie jest tylko masaż stóp, ale też nóg. A ja mam tak nieogolone nogi, że ja czuję, jak te włoski tak, wiesz, zajeżdżają pod ręką tego pana. Jaki złodziaczek. O nie. Też na masaż przyszedł, co? Podsumowując, powiem wam, że naprawdę ten masaż był bardzo przyjemny. I na początku, jak byłam trochę przerażona, to teraz mówię, że zastanawialiśmy się nawet z Julką, żeby pójść jutro na całe ciało. To naprawdę to było fajne i widać, że ten gość faktycznie znał się na rzeczy. Kurde, no jestem w szoku lekkim. I jak ci się podobało? Mega fajnie. Mega fajnie, nie? To jest inna kultura. Oni mają mniejszą estetykę i higienę i tak dalej. To nie była taka dezynfekcja, którą pani sobie wycinała w rękę, później masowała stopy bez umycia jej. Ale generalnie tak z ulicy to jest inny vibe. Jakby można pójść jakiegoś pięciogwiazdkowego hotelu, ale to właśnie prawda. To jest ich vibe. Miejmy tylko nadzieję, że nie wyrośnie nam żaden gzibi. Ale to wygląda właśnie dokładnie o tak, ale to jest ten urok tego. Taki klimat i vibe. Tak, chodźmy. I to będzie fajne. Tak, tak. Jeszcze za taką cenę to już w ogóle. Całe mokre, one były jasne. Skarpety też mokre. Nawet majty mam mokre, ale może szczegółów sobie oszczędzimy. Wzięłam coś takiego, ja nawet nie wiem co to. Julka mi powiedziała, że to jest jakiś mango sticky rice. Dużo turystów, którzy właśnie przyjeżdżają do Tajlandii, to polecają. Szczerze nie wiem, czy mi to będzie smakować. Jestem dość wybredna co do jedzenia, ale akurat owoce lubię, no a to jest z mango. Może będzie dobre. Polizałam to i smakuje jak słony kokos. Ale to dobrze czy źle? Zanurzony w siusiu. Dziwne. Ale może razem będzie dobre połączenie, takie słono-słodkie. Ja myślałam, że to będzie taka wręcz taka lukrowa polewa. No. 50 batów, czyli około 6 zł. Cheers! Jest dobre? Jest dobre, ale... Ale czy to jest jakieś wybitne? No jest specyficzny smak, ja no czegoś takiego nigdy nie jadłam. Tak, no, gryzłem jest coraz lepsze. No, też tak zauważyłem. Pierwszy tak było? Jest git. Proszę bardzo, wgląd na naszą obecną lokalizację jedzenia. Super, uliczne jedzenie na ulicy, to się nazywa vibe, moi drodzy. Uliczne jedzenie na ulicy. Dosłownie, na ulicy. Przyszliśmy właśnie do takiej budki z różnymi szejkami. Patrzcie, ile smaków różnych. Julka sobie wzięła marakuję, Michał sobie wziął mango, a ja sobie wziąłam kiwi. Także każdy coś innego. Pani przygotowuje ze świeżych owoców. Także mam nadzieję, że będzie dobre, bo mi się strasznie chce pić i mam ochotę na coś mega zimnego. Ulala, proszę bardzo, proszę bardzo. Było, ale wyglądam jakbym miała ulizane na żel włosy, a to nawet nie jest żel, słuchajcie, to nawet nie jest żel. Muszę je umyć, nie oszukujmy się. O. Dobre. Teraz mango tasting. Mega dobre. Dobre, nie? Jest takie kwaskowate? Dobre, ale ja moje ona cię nie podoba, że z mlekiem by ci mogła zrobić. Właśnie. Z mlekiem by było mega dobre. Smaczne widzowie, ale marakuja pierwsze miejsce, drugie miejsce kiwi, jeszcze trzecie mango. No. To jest spoko, ale stara, ja mam wrażenie, że bo jedno jest dużo kiwi, to język jest taki... Tak. No i tak będzie na pewno potem. Chyba dwoje najlepsze. Jest fajne, bo jest i kwaśne i słodkie, więc takie idealne połączenie. Koniec, pa! Cheers! Moi drodzy, jutro jest dzień zmiany lokalizacji i musimy dzisiaj jakoś... W ogóle Michał tam taki siedzi rozwalony. Dobra, trudno, będziesz na vlogu. Dzisiaj mamy ostatni dzień w tym hotelu i no niestety będziemy musieli się z nim pożegnać, ale jutro zmieniamy lokalizację na równie fajną, więc myślę, że mimo wszystko będzie superancko i będziemy się dobrze bawić. Czeka nas najgorsza rzecz ever, czyli ogarnięcie tego syfu. Ja nie wiem, jak ja mogłam w kilka dni zrobić taki syf, no ale będę musiała na nowo tak naprawdę spakować te wszystkie rzeczy do tego plecaka, jak wcześniej miałam problem się spakować w swoim własnym domu. Teraz będzie jeszcze gorzej. Zwłaszcza,
że mi doszło kilka nowych rzeczy. Nie wiem, gdzie to ja spakuję, ale damy jakoś radę. No trzeba, trzeba, moi drodzy. Śniadanko, szybki tasting, czegoś takiego, nie mam zielonego pojęcia co to jest, kompletnie nic nie rozumiem, ale buja, także testuję. O, gorące. Z mini krabikiem. W ogóle wszystkie te bułeczki, jakieś tosty i tak dalej tutaj są mega mięciutkie. Podejrzewam, że też mega sztuczne, ale sprawdźmy to. Mięciutkie. W środku mam jakieś warzywka, czuję jakąś taką szynkę, coś drobnego. Ale czy to jest dobre? Średnio mocno. W sensie ta bułka nie ma smaku, smakuje jak gąbka. Może to się trzeba wyjeść łyżeczką? A, nie mój vibe. Jołka, udało nam się dzisiaj wstać troszkę wcześniej, co to mieliśmy wstać o 7, staliśmy o 8:20, ale to i tak nie jest zła godzina, przyszliśmy sobie na basen, tutaj jest siłownia, chcę wam też mniej więcej pokazać, jak tutaj wygląda cały ten teren. Ja szczerze mówiąc jestem zachwycona, bo mimo że widzę ten obraz już kolejny raz, to dalej zachwyca mnie tak samo. Super też jest to, że w ogóle nie ma ludzi, tutaj na basenie kompletnie nikogo i jesteśmy tylko my sami, więc no kurczę, prywatny basen z takim widokiem, fajnie. Wyobrażacie sobie chodzić na taką siłownię? Z takim widokiem. No takiej siłowni ma się 5 razy większą motywację do ćwiczeń przy takich widokach. No cudowne to jest. Wow. I w sumie jak na siłowni hotelowym, to naprawdę jest całkiem fajnie rozbudowana i tutaj mega dużo ludzi przychodzi wieczorami. Tutaj jakieś bieżnie, rowerki. No ja nie mogę, no pięknie jest. I działa zjeżdżalnia, także będzie trzeba koniecznie przetestować. Tu ponoć jest jeszcze jakaś ścianka wspinaczkowa, a ja kocham tego typu rzeczy, tak żebyśmy sprawdzić, ale kompletnie nie wiem gdzie jej szukać, więc poszukajcie jej ze mną. Słuchajcie, tu jest jeszcze kolejna sala z piłami. Ja pierdziu, no. Pięknie, pięknie. Tutaj kolejna sala, sprawdźmy ją. Wow, wow. Rowerki i gigantyczny ekran. Jezus, strasznie tego jest tutaj dużo. Kolejny pokój. I tu mamy naszą ściankę. Ogólnie to Michał mi powiedział o tej ściance i jak mówił ścianka wspinaczkowa, to ja sobie wyobrażam taką wielką, gigantyczną, że wiecie, że sobie szelki podczepiacie i się wspinacie i potem jak już się wyspniecie, to klikacie taki przycisk, jest takie wow, hurra! I potem spadacie w dół. To była moja wizja w głowie. A to wygląda tak, więc kompletnie się nie zgadza z tym, co w tej wizji się wytworzyło, ale styl myślę, że fajna alternatywa. Tu mamy jeszcze łazieneczkę, mega fancy, rusznicę. O Jezu, się przestraszyłam samej siebie, Boże. I takie widoki z okna. Przepraszam, że was tak maltretuję tymi widokami, ale myślę, po prostu dla mnie niesamowita. I've been pacing my paces, no kamikaze. I've been making my makers say what I'm offering. We've all had behaviors and they were troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull out all the stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my clonopin. Let me chuck this thing and be proud of it. Dobra, go, idziemy na zjeżdżalnię. I trochę się cykam, ta zjeżdżalnia wygląda dość creepy. Najgorsze jest to, jak w głowie macie wyobrażenie, że to jest na tak wysokiej, wiecie, wysokości, że ono może się, nie wiem, złamać, pęknąć i spadniecie na sam dół. Okej, okay. Let's go, damy radę. Ja szybko jedzie! Ej, naprawdę to wygląda jak zjeżdżalnia dla dzieciaka, naprawdę bardzo szybko jedzie, jeszcze za tym zakrętem, jak tak wbijasz z tej wody, tak pryska ci prosto w twarz, to wow, mocno.
Moja klątwa, część kolejna. Rozwaliłam sobie paznokcia. To nie wygląda źle, to wygląda jak złamany paznokieć, ale to tak mnie nawala, tak mnie boli. Nie wiem, to o co chodzi. Ale słuchajcie, to nie wszystko. Co to jest? Co się stało z tymi włosami? What the fuck? Rozwaliłam GoPro, które miałam od 3 lat, które super mi działało. Nigdy nic się z nim nie stało. Pływałam z tym GoPro w wodzie, nurkowaliśmy na kilkanaście metrów w dół i nigdy nic się nie działo. I teraz, zjeżdżając z kupie zjeżdżalni. Nie mam bladego pojęcia, jak wodoodporne GoPro mogło się zalać, ale okej. Jeszcze nawet go praktycznie wcale nie zanurzyłam w tej wodzie. Nie, no powiem, że mam dość tego wyjazdu, naprawdę. W sensie ja się bardzo cieszę, że tu jestem i chcę enjoyować każdy możliwy moment, każdy możliwy widok. Ja zawsze się cieszę na takich wyjazdach, zawsze staram się wykorzystywać czas na 100%, ale ten wyjazd, pomimo że bardzo podoba mi się to miejsce, było na mojej liście marzeń i zawsze chciałam tutaj przylecieć, to co się na tym wyjeździe dzieje, to nie wiem, czy to jest po prostu przypadek, czy to już jest naprawdę jakaś klątwa, pech, czy jakaś karma, nie wiem. Starałam się być dobrym człowiekiem i nic złego nie robiłam. Nie miałam żadnych złych intencji, więc nie wiem, dlaczego to wszystko się do mnie tak odwraca w taki negatywny sposób, ale masakra. No chyba, że los po prostu mi pokazuje, że muszę wymienić wszystkie swoje elektroniczne sprzęty. To też jest taka opcja, ale no nie wiem, powiem wam, że złamka. Zepsuty obiektyw czy GoPro to rzeczy materialne, które mogłam naprawić lub kupić. Ale zgubienie karty pamięci ze wspomnieniami, których w żaden sposób nie odzyskam za pieniądze, był największym ciosem w serce. Myślę, że w tym momencie każdy influencer zrozumie mój ból. Czuję straszne wyrzuty sumienia, bo z jednej strony cieszę się, że strasznie, że tu jestem, to jest przepięknie, ale z drugiej strony nic nie idzie po mojej myśli. Cały czas jest coś źle, cały czas mi się coś psuje. Mimo, że chcę być szczęśliwa, to po prostu nie mogę. Po chwili pobycia w samotności, przemyślenia i przeanalizowania wszystkiego w głowie, doszłam do wniosku, że no nie mogę się załamywać. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu będę miała jeszcze możliwość odwiedzenia tak pięknego miejsca i powinnam łapać każdą możliwą chwilę i cieszyć się z niej, a nie przejmować niepowodzeniami. Widzowie, look at this. Mulan w prawdziwym życiu. To mi się tak kojarzy z tą bajką, cały vibe w ogóle tego miejsca. Wow. Ale super rączkie. My sobie tutaj chodziliśmy po mieście i wpadliśmy na coś takiego. Ogólnie to jest coś w stylu takiego bubble tea. Są różne smaki, są jakieś kawki, są jakieś milkshake'i, jakieś granity nawet, także do wyboru, do koloru. No ja akurat wziąłam sobie jakieś milki, coś tam, więc robimy tasty. O kurde, to smakuje jak takie mleka, co wiecie, w podstawówce na przykład dawali. Sztuczne, ale dobre no. Spróbujcie sobie. Ale bardzo słodkie, więc tobie nie będzie smakowało, myślę. A i tak wzięłyśmy drugi poziom słodkości. Tak, z 4. Tak, my wzięłyśmy to 25%, czyli to takie no prawie, że najsłabsze. Smakuje jak lekarstwo, ale później przez dobry posmak. A Michał sobie wziął, uwaga, kawę z sokiem pomarańczowym? Podobno tutaj często spotykana jest taka kawa. Wiecie, ile za to zapłaciłam? W Polsce powiedzmy, że na oko takie coś by kosztowało, no nie wiem, z 20-30 zł. Między tą ceną, nie? 5 zł. 5 zł. Także fajnie. Pierwsza ulewa, jak widać, no nas złapała. W sensie, no to jest taki w miarę przyjemny deszcz, no bo wiadomo, jest mega tutaj ciepło. Jest nawet jak pokrobi taki deszcz, to daje nam tak troszeczkę chłodu, ale no dosłownie jestem cała mokra. No i jeszcze przyszliśmy na zachód słońca, którego nie ma. I tutaj miał być piękny zachód, nie mamy nic. Ale mamy chociaż przygodę i trochę deszczu. Trzeba było to przeżyć w Tajlandii w porze deszczowej, nie oszukujmy się. Dobra, moi drodzy, my już w sumie wróciliśmy z basenu, zdążyliśmy się spakować, odłożyliśmy rzeczy do innego pokoju. Oddaliśmy w zasadzie też już kartę, więc do pokoju nie wejdziemy ponownie. Sytuacja z GoPro nie została opanowana ani trochę. Na razie to GoPro po prostu wyłączyłam, wyjęłam wszystkie baterie, karty, żeby się wysuszyło, bo być może zostało zalane. A dzisiaj mamy dzień wymeldowania, więc nawet nie zdążę go nigdzie oddać do naprawy, no bo pewnie to będzie trwało trochę dłużej niż kilka godzin. No i kierujemy się w stronę McDonalda, bo jeszcze tu nie byliśmy, a chcieliśmy w ogóle zobaczyć, czy jakoś menu się bardzo różni od tego naszego polskiego. Proszę bardzo, mamy McDonalda. Siema. Let's go, wchodzimy. Apka McDonaldo. Pokaż jakie cenki. Burger i cola za 160. Czyli ile to mniej więcej wychodzi? Czyli 20 zł, a u nas by było z 5 zł. Lody za 4 zł, 5 zł? Same nuggetsy około 6 zł za 6 i złotówkę za 1 wychodzi mniej więcej. Jezu. Te ceny są super. Ta aplikacja to jest normalna aplikacja, tak, która po prostu się zmieniła przez lokalizację. Zobaczymy co jest. Ulala, gdzieście te lody? Fajne. Dobra, weźmy sobie tutaj. Okej, na samym początku mamy jakieś tutaj burgerki z krewetkami. Dobrze mówię? Dużo rybnych jest, ale w sumie to dobrze, ja uwielbiam ryby, więc fajnie. I spicy nuggets, ale u nas chyba też są te spicy, mi się wydaje. Tutaj w ogóle jest z ryżem, z kurczaczkiem. Napoje są takie. I takie. Ej, ale w tych Happy Mealach nie ma frytek? To mi się wydaje, że to jest coś w stylu tuforiu naszego. Albo jakieś takie po prostu najbardziej klasyczne burgerki. Tu mamy w ogóle jakiś pepper, chicken burger, pork burger, hamburger. No takie basici w sumie w zasadzie. To jest ciekawe w sumie. Mi się wydaje, że to jest właśnie takie dla tego kraju, no nie dla całej Tajlandii właśnie takie.
menu, no bo faktycznie to jest taki ich bardzo. Czyli kurczaczek z jakimś sosem i z ryżem, tu mamy znowu ryżyk w ogóle sam można wziąć za jakieś 3 zł, także fajnie. Zobaczcie to. Ale śmieszne, jakieś bułeczki, ale wydaje mi się, że one też są chyba u nas w Polsce i o Jezu, to ja to na pewno biorę. Nieważne co innego jeszcze dodatkowo do tego wezmę, ale sos serowy, no sorry, ale ja kocham takie rzeczy. Nie wiem, czy to są jakieś urodziny, jakiś festiwal, jakaś akcja, ale mega słodkie. No i tak wygląda w środku ten maczek. No i można sobie jeszcze dobrać sosiki tutaj oddzielnie, no i jest jakiś po prostu zwykły pomidorowy i chili. Tak wygląda jedzonko. Wzięłam trochę basic zestaw, więc nie ma zbyt dużego kontentu, ale i tak przetestujemy sobie, czy smakuje tak samo jak w Polsce, czy może jednak trochę się różni. Mamy fryteczki, nuggetsy, McChickena, kolkę, no i dodałam sobie te dwa sosy, które są dostępne tutaj. To jest jedzenie Julki. Też basic. Nudziary jesteśmy po prostu. No i Michał. Ale może dzisiaj lepiej nie eksperymentować przed pociągiem. To prawda, bo dzisiaj się wybieramy w kolejną podróż, ale to już zaczęcie w kolejnym vlogu. Mam jeszcze w ogóle dwa sosy. Jeden jest taki, który dostałam w zestawie, no i tutaj serowy. Dobra. Mi te frytki w ogóle przypominają to nasze polskie. W zasadzie są identyczne. Też tak uważam. Właśnie Michał mówi, że są niedobre. Smakują jak te sklepowe, takie najtańsze frytki, tak? Nie, spoko są. Coś. To nie było to, czego się spodziewałam. Ten sos to jest po prostu sól sama, spróbujcie sobie. Mega słony jest ten sos, ale nie smakuje za bardzo jak ser. Miałam nadzieję, że jednak będzie dobry, no ale spróbujmy sobie jeszcze tego. Wiadomo, że też do nuggetsów może inaczej smakować, tak? Ktoś mówił, że nie lubi tego maka? Ja. Ja też. Uff, jak to śmierdzi octem. Ale ma bajk procesor do kwaśnego. Mi tam już za wiele nie zostało, więc chyba zbyt wiele nie podestujemy, słuchajcie. Nuggetsiki. No do nuggetsów ten sos znacznie bardziej pasuje na pewno. Kolka. Wow, taka sama, kto by się spodziewał. I burger. Ja ogólnie tak średnio lubię McDonalda za granicą. Jakoś bardziej mi przypada ten nasz polski. Nie wiem, czy to kwestia przyzwyczajenia, czy serio mamy jakiegoś wyjątkowo dobrego McDonalda, ale jak zawsze byłam gdzieś na zagranicznych wyjazdach, to jakoś ten McDonald nigdy mi nie siadał. Dobry, on smakuje tak samo, jak nasz polski w sumie, więc tyle, nara. Dobra, ale tej galerii na pewno nie można odmówić tego, że jest totalnie potężna. W samym centrum galerii są takie jakby targi z rzeczami, tutaj macie jakieś czapeczki, biżuterię. Nawet znajdzie się jedzonko i picie i to całkiem sporo tego. Jakieś takie przysmaki, które nawet nie wiem czym w sumie są, ale wyglądają całkiem ciekawie. Są też takie pyszne soczki, które są naprawdę mega, mega dobre, już testowane. Kolejne piętro i kolejne targi w samym środku, czyli z różnymi jakimiś sukienkami, materiałami, chustami, no tutaj naprawdę macie tego masę. Dobra, na tym wyjeździe jestem jednym wielkim chodzącym fejlem. Po prostu tak jak mam pyka, to jest niewyobrażalne po prostu, ale kupiłam nowy sprzęcior, kupiłam GoPro, zamieniłam swoją ósemeczkę, która miała już prawie 4 lata, na jedenastkę, która jest jedną z najnowszych w sumie GoPro. Chciałam mieć dwunastkę, ale dwunastka jest no, taka totalnie nowa i wiecie, nie wiem jak się sprawdzi, bo nie ma zbyt wielu polecajek jakiej, więc wzięłam tą jedenastkę. Kolejne prawie 20 tysięcy batów poszło się rąbać, super! Ale pociesza mnie to, że jest to w pewnym sensie taka inwestycja w siebie, bo jednak rozwijamy się, tworzymy lepszy content, lepsza jakość dla was, więc w sumie to jest taki plus. Doceńcie to proszę. A wiecie co bardzo lubię za granicą? To, że otacza mnie masa ludzi, a ja się nie wstydzę gadać, nie mogę sobie chodzić z kamerą, bo i tak kompletnie nikt mnie nie rozumie. To jest super uczucie. I teraz jeszcze mam trochę czasu, więc sobie połażę po galerii, jestem w ogóle sama, bo Julka wolała, żeby została w hotelu. Michał poszedł do jakiegoś parku i w sumie jestem sama w tej galerii, więc sobie jeszcze połażę, popatrzę, co tutaj ciekawego można znaleźć i będę się też zwijała już, żeby noc mnie nie została, bo nie chciałabym w nocy wracać. Chociaż jest tutaj całkiem bezpiecznie, to jednak wiecie, muszę trzeba trzymać tą ostrożność. Za 10 batów jedno sushi, czyli w sumie za złotówkę jedno sushi. Można sobie zebrać taki zestaw, fajna opcja. Kokosiki. O Boże, to tu nawet nie wiem co to jest, ale wygląda całkiem ciekawie. Ukochane soczki na pewno sobie wezmę. Ostatnio piłam marakuję, teraz myślę o granacie. Mango sticky rice. Jakieś mięsko? Nie wiem o co chodzi. Deserki takie pyszne. Kolejne soczki. No jest tego naprawdę multum i to się ciągnie i ciągnie. W każdą możliwą stronę i tak naprawdę każdy stragan to jest coś innego do jedzenia. Testujemy granat. Marakuja była lepsza, ale to też jest spoko. Dobra, moi drodzy, wróciłam. Wróciłam z galerii, proszę bardzo, tutaj reszta ekipy. Co sądzicie, ekipo? Wszyscy mieli srakę po maku. Super, Antko. Nie polecamy McDonalda. To przechodzimy do holu zakupowego, co kupiłam. Jezus Maria, kolejny aparat. Nie, teraz to ja już się boję o cokolwiek. Jestem zepsuta.
Jezu, ej, my mamy jakąś karmę w ogóle teraz. Więc zacznijmy od największej rzeczy, czyli GoPro. Nie mam pojęcia, gdzie ja je spakuję. Prawdopodobnie będę musiała po prostu to pudełko zostawić. No co prawda ja już widziałam, co jest w środku, pani mi pokazywała. Znaczy, to jest po prostu samo GoPro 11, Hero 11. Wcześniej miałam 8, więc stwierdziłam, dobra, jak teraz kupuję, to już kupię jakiś lepszy model. Tak się prezentuje. No i mamy kamerkę, mamy jakieś akcesoria, kabelki, inne takie duperelki. Fajne, że jest podgląd, ale powiem wam szczerze, no wolałam moją ósemeczkę, no bo to była taka sentymentalna. No ale dobra, no już mam, no to będę się cieszyć, fajnie, nowa jakość. Mam nadzieję, że będzie faktycznie widać różnicę. Pani mi wcisnęła, ale w sumie sama też to kupiłam. Takie opakowanko na baterie i dwie baterie zapasowe. Pudełko od GoPro, jeszcze jest coś takiego. Co my tu mamy? Nie było zwykłych jedenastek, więc musiałam wziąć jakąś limited edition. To jest chyba jakaś torba, mi się wydaje. Nie wiem, co to ma wspólnego z GoPro, ale jest jakaś torba. W sumie mi się przyda nawet teraz. Tak, bo mieliśmy kupić wodoodporne worki na takie jakby kajaki, które będą na jednej z wysepek, ale to sami już zobaczycie w kolejnych vlogach. I właśnie jako jedyna nie kupiłam tego worka, także proszę bardzo, mamy. Na pewno jest wodoodporne, na pewno. I to na tyle, dzięki na Ramp. Buziaki, pa!